Możemy, Leszek, powiedz. Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia 82. Mistrzostw Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. A z nami główny organizator tych zawodów, Marek Gołąb. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Jak nastroje przed tą najważniejszą imprezą w kraju ciężarową? Nastroje są dobre, dlatego że wszyscy uczestnicy, którzy przyjeżdżają do Zakliczyna i wejdą na salę sportową, na której będą odbywały się walki w poszczególnych kategoriach wagowych, są zachwyceni wystrojem i również salą rozgrzewkową. Także zrobiliśmy absolutnie wszystko, co potrzebne jest zawodnikom do walki o wyjazd na olimpiadę do Londynu. No właśnie, to ta impreza jest reklamowana jako główna kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich. Czy pana zdaniem należy się spodziewać rekordowych wyników? Część zawodników już jest na bardzo wysokim pułapie. Niemniej jednak wszystko trenerzy robią tak, żeby szczyt formy przypadł na starcie w Londynie, prawda? Nie, ale tak jak mówię, do Londynu już jest tuż, więc wysoką formę reprezentują. Przynajmniej to, co trener powiedział, zawodnicy prezentują wysoką formę. Zakliczyn po raz drugi gości z najlepszych w Polsce seniorów. To chyba duży splendor dla tego małopolskiego miasta. Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, że Zakliczyn liczy około 1500 mieszkańców, jest to wielki sukces, że Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, w którym zresztą ja uczestniczę, wziął pod uwagę nasze miasto jako teren zmagań, walki o wyjazd na olimpiadę do Londynu. Jest mi przyjemnie, że przydzielono nam taką imprezę, naszemu miastu. Dopiszą zawodnicy, dopisze również publiczność. Liczymy na to, niemniej jednak w tym samym czasie w naszym regionie jest około 10 różnego rodzaju imprez i ta publiczność zostanie jak gdyby rozstrzelona, ale liczymy na swoich sympatyków wypróbowanych, tych, którzy 4 lata temu kibicowali tym samym zawodnikom, takim jak powiedzmy Marcin Dołęga, Robert Dołęga, jak szereg, Adrian Zieliński. Tak, jak szereg innych zawodników i po prostu jestem pewny, że zawodnicy będą zadowoleni. Wystrój sali wręcz światowy. Wiceprezydent Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów, pan prezes naszego związku, pan Zygmunt Wasiera, z chwilą, kiedy przyjechał na salę sportową naszą, rozglądnął się, popatrzył i powiedział: Marek, przyrzekam ci, że impreza, na której byłem teraz w Gwatemali, na Mistrzostwach Świata Juniorów, była, mogą się ci ludzie uczyć od was tu, od ciebie, organizacji mistrzostw. Czego zatem życzyć uczestnikom, kibicom, obserwatorom, trenerom? Życzę, żeby w przyjaznej, sportowej, fair play atmosferze odbywały się te zawody. Żeby sędziowie nie mieli żadnych kłopotów z rozstrzygnięciem wyników sportowych. Publiczności życzę ubawu, zadowolenia ze startu zawodników, a samym zawodnikom, no wiadomo, rekordów i tym najlepszym z najlepszych zakwalifikowanie się do Londynu. Serdecznie dziękujemy, a zatem ten, kto może, niech ściąga do Zakliczyna, aby razem z nami obserwować 82. Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów wykonają najlepszych zawodników w Polsce. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.